Witam serdecznie, z tej strony Patryk, zapraszam na kolejny odcinek z gry Factorio, sezon 4 Nowych Horyzontów. Moi drodzy, moi kochani, kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę i tak sobie pomyślałem, znowu nacisnąłem coś, mając OBS aktywny. Straszne rzeczy. I tak sobie pomyślałem, że pasowałoby iść już do przodu, jeżeli chodzi o badania, bo ponieważ ja tutaj już odgrałem wszystko, co było potrzebne, znaczy co wymagało, tylko i wyłącznie czerwonych i zielonych pakietów, no i teraz stoję przed barierą technologiczną, bo nie mam ani niebieskich, ani czarnych tutaj pakietów. No i pomyślałem, że sobie tak, że sprawdzę najpierw, co mi jest potrzebne. No i tutaj się troszeczkę zniesmaczyłem, no bo tutaj są potrzebne plastiki, a plastiki to jeszcze nie ten etap. Ale za to mogę produkować pakiety wojskowe, a zawsze tam trochę militarii się przyda. Tym bardziej, że planuję pójść po tą ropę tutaj. A mając trochę rozwiniętą militarię, to militarystykę może, tak chyba powinienem powiedzieć, no to łatwiej mi będzie tutaj wyczyścić ten temat i go tutaj obronić przed resztą. No i to będzie właśnie temat na dzisiejszy odcinek, to znaczy tutaj badanie, po prostu czarne flaszki, no nic więcej. Tylko albo aż czarne flaszki, mam nadzieję, że mi się to uda. Tak swoją drogą, pomiędzy nagraniami sobie tutaj dobudowałem pod samą elektrownię, także teraz to już widzicie sami, że tutaj mi, znaczy no też faktem, że mi laboratoria nie działają, ale i też wydobycie też jest na takim dosyć niskim poziomie. Także tutaj też nie ma co na to patrzeć, no ale w razie czego jestem tutaj gotowy wyprodukować bardzo dużą ilość energii, także nie powinienem się energią przejmować przez jakiś dłuższy czas. Ponadto też jest taki fajny mod jak YARM Resource Monitor, dzięki któremu i wiem, jak dużo mi tutaj zostało złoża. Na przykład rudy żelaza wydobywam tyle i tyle i zostaje mi na 72 godziny. Rudy miedzi 180 godzin, nawet więcej, bo to się aktualizuje ciągle. Węgla mi starczy na 90 godzin, a nawet na 226 godzin. No, to się aktualizuje na bieżąco, także takie jakie jest zapotrzebowanie, to tak mi tutaj pokazuje. No i kamienia mi starczy na zawsze, bo kamienia nie wydobywam właściwie. No, nic nie wydobywam kamienia. Kamień stoi w miejscu. Także, nie tracąc czasu, myślę, że tyle co pokazałem. No i jeszcze po drodze jeszcze polepszałem parę tutaj słupów, na przykład tu przy elektrowni, jak również tutaj przy tym dreszczu, to jest nieważne. Nieważne, nie wiem po co ja mówię, po co, czy ulepszam słupy, no to nie jest ważne. Ważne jest to, że ja tutaj sobie już zaplanowałem produkcję. Dzięki tutaj, jak to, planer, Helmod. Teraz pewnie będzie pytanie, co to za mod. To jest Helmod, tak to się nazywa. I dzięki temu ja tutaj widzę co, jak i potrzebuję, żeby wyprodukować tutaj 7 flaszek na sekundę. Bo taki jest też mój plan, żeby mieć tutaj 7 flaszek na sekundę. Może nie tak, jedną flaszkę, nie, jedna flaszka na sekundę. To jest 7 fabryk i tak dalej, i tak dalej. I to będziemy budować dzisiaj. Dobra, pierwszym etapem w ogóle to jest tak. Czarne flaszki składają się z czerwonej amunicji przebijającej z granatów i z działek maszynowych. Działka maszynowe to jest dużo żelaza, dużo miedzi i dużo kół zębatych, czyli jeszcze więcej żelaza. No i dzięki... Na to wszystko będę potrzebować 10 fabryk, także 4 na... To właśnie, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to było dobrze? Żeby to było dobrze. Czy ja chcę to w ogóle tutaj robić? Chyba tak. Raz, dwa... 3, 4, 5 i 6. Tu będę produkować działka. Poziomu pierwszego. Mógłbym właściwie poziom drugi? Mogę poziom drugi? Mogę poziom drugi. A czy ja mogę snajperskie? Snajperskie? Jak daleko mi do snajperskich? Bo te snajperskie one były... tylko ten. Bo te snajperskie to naprawdę bardzo przyjemna rzecz jest. 30 zasięgu rażenia i 1400% zadawanych obrażeń. Snajperskie są bardzo przyjemną rzeczą, ale do snajperskich to jeszcze przyjdzie czas na takie rzeczy. A póki co to by pasowało tutaj dooświetlać, w sensie podłączyć pod prąd. Niech będzie na razie tutaj, żeby to nie mrugało. No i to jest tak, będę potrzebować dużo żelaza, dużo miedzi, dużo kół zębatych, także myślę, że wszystkie trzy tutaj insertery polecą. Tylko pytanie teraz, bo będę chciał to rozłożyć na dwa pasy. Jeden pas dedykowany będzie tylko i wyłącznie na żelazo, bo tego będzie dużo. A drugi pas będzie dedykowany na miedź i koła zębate.
Dookoła zębatę muszę jeszcze wytworzyć. I tak sobie pomyślałem, że może ja bym dookoła zębatę gdzieś się postarał wytworzyć. Dobra, dobra, tutaj wytwórzmy sobie dookoła zębatę. No. 2, 3 i 4. 4 fabryki z kołami zębatymi powinno wystarczyć. Ciekawe. O Jezus, ja już to widzę. Ja już to widzę, jak ja to wszystko uruchomię, jak będzie płacz i zgrzytanie zębów. Że zaraz mi tutaj wszystko wykituje, cała produkcja. Od góry możemy sobie pobierać, od dołu możemy sobie zrzucać. Teraz sobie pacniemy tak. Ten inserter sobie pacniemy na krótszy, żeby tutaj lepiej, bardziej wykorzystać pas cały. No i teraz z tym pasem myślę, że dobrze byłoby ucelować gdzieś tutaj, a gdzieś tutaj od dołu ucelować z miedzią. Tylko ta miedź to jest tak, to byłoby dobrze mieć gdzieś tutaj. Czyli tą miedź musiałbym gdzieś tutaj już pacnąć. I myślę, że to nie będzie duży problem, jak to zrobię w ten sposób. Bo to mi się tutaj pięknie, ładnie przerobi. Będę mógł mieć dalej linię i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś jak będę mieć 4 pasy, to mi się tutaj przyda takie ustawienie. Na razie 4 pasów nie mam i jeszcze na razie byłoby dobrze załatwić sobie to w ten sposób. Bo tutaj też będą pasy z żelazem szły. Tutaj pasy z tym i chyba tak będzie już wystarczająco dobrze. Dobra, to mamy tutaj jedno, to teraz żelazo. Żelazo muszę dostarczyć po pierwsze tutaj. Czyli tutaj też to mogę ustawić, tak. O, czyli tu i tu i tu możemy zrobić takie coś na szybko. Chociaż to nie jest może najlepsza rzecz. Na świecie najlepszy balanser, żeby to wszystko tutaj zrobić. Kiedyś trzeba będzie tutaj od czasu do czasu te balansery 4 do 4 porobić, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Póki co to tutaj mam pięknie i ładnie podłączone żelazo i teraz to żelazo pięknie i ładnie by pasowało podłączyć tutaj akurat. Mogę do samego końca i chyba z tego skorzystam. Proszę bardzo, żelazo już leci. Insertery... Ach. Że ja sobie nie zostawiłem miejsca na tutaj efekt. Na efekt mojej pracy ciężkiej, maszyn. Czyli to wszystko muszę pozbierać i to wszystko muszę przestawić zdecydowanie bardziej na północ. Żeby to wszystko tutaj jakoś zadziałało. Zdecydowanie, bo ja tu też to muszę przecież wyrzucać to wszystko. Proszę bardzo. Co drugi inserter na krótko, żeby wykorzystać efektywniej pas. Pas i pas. I teraz sobie lecimy tutaj z efektem. No i dobra, ten efekt gdzieś tam się będzie tworzyć, tylko te koła zębate jeszcze mnie męczą. Ewentualnie koła zębate mogę gdzieś też tutaj tworzyć, to też nie jest duży problem, a zawsze to sobie trochę oszczędzę miejsca. No i to też nie byłoby głupie. Raz, dwa, trzy i cztery. Znaczy pewnie jest to głupie, ale nie aż tak. Nie aż tak, jak to się może wydawać. Tu możemy sobie dostarczyć linię z żelazem. I tutaj z powrotem... Mogę. Fajnie, zapamiętało mi ustawienie tych... Ustawienie tego, no, jak to się... No, wiecie o co chodzi, serwera. No i teraz tak, dobrze by było to zahachmęcić jakoś lepiej. To jak ja to mam tutaj zahachmęcić teraz? Ojej, na odwrót. To byłoby dobre, gdyby to szło na odwrót. I to byłoby dobre, gdybym ja to miał tutaj od tej linii jeszcze. Blisko tego, to byłoby najlepiej chyba. Bo ja sobie w ten sposób robię to teraz tak. To usuwam sobie. No właśnie, i teraz trzeba byłoby pozbierać tutaj tą miedź tutaj z jednego końca. O, teraz mi się uda. Pozbierać sobie tą miedź z tego końca. I tu dołączyć teraz będziemy mieli tak. To. O Jezus, tutaj sobie nie zostawiłem miejsca na tą logistykę. Dobra, logistyką. Zanim dojdziemy do niebieskiej logistyki, to jeszcze minie sporo czasu, a ja zdążę to przestawić ze 3 razy. Także wracamy tutaj jeszcze z tym. Jakbym to zrobił tutaj, to chyba też nie będzie źle. Możemy sobie to postawić tak i tak. Ten słup tutaj. One są połączone z tamtej strony. No i dobrze. Mimo wszystko dobrze byłoby gdzieś tutaj też połączyć sobie tak na wszelki wypadek. O Jezus, gałgaństwo. Gałgaństwo. No to będę musiał zdecydowanie przestawić, bo nie mam... Dobra, mniejsza z tym.
mniejsza z tym, tak jak mówię, zanim niebieską logistykę będę mieć, to jeszcze minie sporo czasu, także zdążę to przestawić po 5 razy. Dobra, teoretycznie to wszystko już powinno tutaj funkcjonować. Teoretycznie, w praktyce to ja muszę tutaj jeszcze ustawić insertery, tylko pytanie, czy jeden inserter... Dobra, tutaj dwa muszą być. Dwa muszą być, bo te dalsze insertery zbierają dwa rodzaje materiału. Zarówno miedź, jak i koła zębate. Pytanie, czy to będzie funkcjonalne i wydolne. Takie ustawienie, czy coś trzeba będzie kombinować dalej, nie wiem. To jest tu niepotrzebne. Wygląda na to, że funkcjonuje, chociaż tutaj brakuje kół zębatych. No właśnie. No właśnie, ta brakuje kół zębatych. To bardziej trzeba byłoby jeszcze troszeczkę zahachmęcić. Gdzieś tutaj. Nawet bym powiedział, że tutaj zrobić coś takiego. Bo w ten sposób tutaj dwie fabryki będą pracowały na trzy. I to mam nadzieję, że to obydwie strony tutaj będą miały zasilenie. Dobra, coś takiego powinno być już w porządku. Miejmy taką nadzieję, że to będzie w porządku. Dobra, dalej. Granaty. Granaty to jest węgiel i żelazo. Węgiel i żelazo. Węgiel mogę podłączyć gdzieś, a chociaż nie bardzo. Chociaż tak nie do końca. Bo dobrze by było tutaj oddzielić całkowicie dostarczanie tutaj paliwa od reszty, tutaj od produkcji. Ja bym bardzo nie chciał tutaj kraść z tego pasa, bo tak jak mówię, to jest dostarczenie tutaj paliwa. Mimo że to stoi i to nie jest jakieś tam super funkcjonalne, to chciałbym uniknąć tego. Chciałbym tego uniknąć, żebym ja tutaj nie musiał robić żadnych dziwnych rzeczy. Wyjście na prawą stronę, żeby tutaj priorytetem było dla dostarczenia energii. Myślę, że sobie stąd jakoś trzeba będzie poprowadzić. Po gdzie? Którędy? Chyba tutaj górą polecimy. Nie brzmi to źle. Nie brzmi to źle, a może to być nawet, że całkiem dobre. Lecimy sobie do góry tutaj z tym węglem. Oj, brakło mi pasów. Na szczęście jestem blisko pasy i może to też bym zwinął przy okazji. Te wieżyczki przestawię troszeczkę bardziej na północ. Chociaż te wieżyczki, one są tutaj bardzo potrzebne, bo mnie tutaj ciągle atakują z północy. Ale myślę, że gdzieś tutaj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czy tyle wystarczy, żeby to obronić? Miejmy nadzieję, że tak. Mam całkiem sporo tej amunicji, także mogę ją tu gdzieś tutaj wyrzucić. Ile tutaj? Po 130. No, to będzie na pewno wystarczająco. Dobra, węgiel. Tutaj mam linię z węglem. Trzeba ją byłoby gdzieś tutaj zakręcić. I teraz gdzieś tutaj uruchomić linię z produkcją granatów. 10 tego i 5 tego. A jak długo się produkują takie granaty? To może być bardzo ciekawe pytanie. Jak długo się produkuje granat? 8 sekund. Dobra, to wystarczy tutaj jeden pas. Myślę, że tutaj nawet jeden, nawet jeśli to dwa insertery też możemy postawić, to nie będzie duży problem. 6 sztuk, czyli coś takiego. Kopiuj, wklej wszędzie dookoła. Tutaj tak samo, proszę bardzo. No i tutaj możemy zrobić wyrzutkę całego materiału. Nie zapamiętało mi teraz, coś musiałem kopiować po drodze. Pac, pac i pac. Tu będziemy wyrzucać sobie cały materiał wyprodukowany. Gdzieś tam dalej on sobie poleci. A tutaj trzeba dostarczyć teraz żelaza i węgla. I myślę, że to można byłoby zrobić w bardzo podobny sposób. Znaczy tutaj gdzieś węgla dać. Proszę bardzo. To jest chyba jedyne miejsce, w którym będę potrzebować węgla, tak myślę. Bo nie kojarzy mi się, żebym gdzieś dalej potrzebował węgiel. Do produkcji zamiast do jak jako ten. Węgiel oczywiście do produkcji, a nie jako paliwo. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu robimy sobie tunel. Tu sobie dołączamy
całą resztę. To byłoby teoretycznie miejsce na ten balancer. Ale balancerem się będziemy zajmować kiedy indziej. Dobra, to jest już tutaj dostarczone, tylko teraz trochę prądu dać jeszcze tutaj. Raz, dwa, trzy i cztery światełka ku nadziei też by się przydały poniekąd. Gdzie nie, gdzie tutaj. Nie mam fabryki, tam mnie prosiliście w komentarzach, żebym zrobił fabrykę światełek nadziei. Będę musiał się tym tematem zainteresować. Ale póki co. To ja tutaj już wytwarzam sobie granaty. Dobra, i ostatnim etapem to jest amunicja. Ostatnim etapem jest amunicja. Jedna, dwie fabryki. Na amunicję, czyli tu możemy produkować sobie amunicję żółtą. Amunicję żółtą możemy dostarczyć do amunicji czerwonej. Ale do amunicji czerwonej trzeba będzie jeszcze... Może nie w tę stronę. Tutaj amunicję żółtą. Tutaj amunicję czerwoną. Dwie fabryki, bo więcej nie potrzeba. Coś takiego. Ja coś czuję, że ja się tutaj zamotam i to bardzo. Tu możemy dostarczyć i tu możemy dostarczyć i tutaj możemy dostarczyć tak i tak. Tu na pewno trzeba będzie dostarczyć żelaza. I tu na pewno trzeba będzie dostarczyć miedzi i stali. Jedno tu, lecimy potem do góry. Tutaj w myśl naszej konwencji, bardzo proszę. I teraz to połączyć jakoś z miedzią. Miedź mamy tutaj. Tu również by pasowało może to... zrobić w ten sposób, tak. Tak, tak, tak. To powinno tutaj już funkcjonować i to działać. Lecimy tutaj, tylko jak to połączyć? Gdzie to połączyć? W jaki sposób? Teoretycznie mógłbym to zrobić tak. W praktyce nie bardzo. W praktyce troszeczkę niżej, żebym tutaj ja już mógł... Może nie tak blisko, troszeczkę dalej. Tutaj trzeba będzie mi dostarczyć miedzi, a tutaj trzeba będzie mi dostarczyć stali. I to powinno już tutaj funkcjonować. Pac i pac i to też by pasowało tutaj może zrobić na tym dalszym. Czyli to tutaj. 2, 3 i 4. Na pewno. Tak, bo tutaj jest trzecia linia. Dobrze. Dobrze, to poleci gdzieś dalej. I tu mamy dostarczone jedno i drugie. I teraz tutaj jeszcze żelazo. Jeszcze tutaj nieszczęsne żelazo. Na tym poziomie niżej. Jedno niżej. Dobra, pac i pac. Pac, pac, pac. Nic pewnie nie widać, co? Chociaż nie, no jak na podglądzie patrzę, to wcale może nie jest aż tak źle. Tutaj to światełko nas broni przed złem tego świata. Tu kusi w środku, ale zaś tutaj też kusi postawić niech będzie. Tu na prawo i lecimy światełko ku nadziei, możemy tu postawić, będzie widniej. No i mamy teoretycznie teraz... produkcję. Oho. Mamy teraz teoretycznie produkcję tutaj czerwonej amunicji, co jest dobre. No i teraz by pasowało to wszystko ze sobą jakoś połączyć. Teraz by pasowało to wszystko razem ze sobą połączyć. I do tego będę potrzebować 7 fabryk, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Ile razy powiedziałem, że to trzeba ze sobą połączyć, tego nie wiem. Ale myślę, że te fabryki mógłbym wyprodukować, znaczy postawić gdzieś tutaj. Może gdzieś tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siódma. Nie to, nie beczki. Nie beczki, a tutaj od razu to oświetlmy, od razu tutaj pasniemy trochę światła. Bo to się przyda. I te wieżyczki też mógłbym przenieść troszeczkę wyżej. Światełko, szybko, szybko, bo będziecie krzyczeć na mnie. Że ciemno. Dobra, a te wieżyczki sobie przesuniemy gdzieś tutaj. Raz, dwa, trzy i cztery. Proszę bardzo.
No i to jest tak, tutaj bym zrzucał ogólnie cały materiał wyprodukowany. Niech będzie tutaj. To bym zrzucał i to jest tak, tutaj na krótko. Krótki, krótki i krótki. Tutaj z pasem lecimy. I to by pasowało jeszcze tak zrobić, żebym ja sobie tutaj miał właśnie... Też pomyślałem o tym, że ja sobie też mało miejsca tutaj na te badania zostawiłem. Że może nie był najlepszy pomysł tutaj stawiać takiej produkcji obok zaraz. No ale trudno. Człowiek nie myśli, to teraz musi męczyć się. Ale to też się da przebudować. To sobie ustawimy na ten dłuższy zasięg, bardzo proszę. Ten i również te dwa. I one sobie teraz będą brały tutaj z tego dalszego zasięgu. No i to by pasowało gdzieś tu jeszcze tak połączyć. Póki co i tymczasowo raczej. Żebym miał te flaszki tylko z jednej strony. Bo potem jak mi dojdzie kolejny kolor, to żebym ja tutaj był w stanie jakoś to dołączyć razem. Ewentualnie zawsze można zrobić coś takiego i to też będzie działało. Chyba tak będzie miało więcej sensu. Gdzieś tam kiedyś to sobie dołączymy i wszyscy będziemy zadowoleni. Ale zanim to dołączymy, to trzeba też uruchomić tą produkcję. I to jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, bo jedna linia będzie musiała iść obok. Raz, dwa. I te brzegowe też możemy sobie tutaj pasnąć na troszeczkę dalszy zasięg. I teraz pasowałoby to jakoś ze sobą wszystko połączyć. W jedną logiczną całość, co wcale może nie być takie łatwe. Tu mam granaty i amunicję, to może te granaty i amunicję bym sobie jakoś tutaj sprytnie połączył ze sobą. Myślę, że to nie byłoby zły pomysł. Nie byłby to zły pomysł. Pacniemy to sobie tak. To się będzie tutaj produkować, dostarczać. Teraz stąd sobie lecimy gdzieś tutaj. Może zanim ja to połączę, to by pasowało jeszcze zrobić, może tutaj wyprostować, tak żeby tam potem nie robić takich rzeczy. Dzikich manewrów. Granatów nie lubię, nie potrafię z nich korzystać, nie lubię ich, dlatego ja je... Nie chciałem akurat ich wyrzucać. Powiem wam szczerze, że się wystraszyłem. Och, się wystraszyłem. Nie chciałem nimi rzucać. Chciałem je... No nic, trudno. Ciepło mi się zrobiło. Ciekawe, ktoś jeszcze wystraszył. Dobra, to jest naprawione. Czy ja wyrzuciłem tutaj? Wyrzuciłem, dobrze. To się tutaj będzie ten. No i jeszcze tutaj wieżyczki. Wieżyczki, jakieś dzikie manewry z wieżyczkami możemy porobić tutaj. Proszę bardzo, i te wieżyczki gdzieś tutaj dostarczyć. Pasów mi brakło, znowu 400 pasów i ja gdzieś wyrzuciłem już. Szybko to lecą te pasy, szybko lecą te pasy, naprawdę. Pas, 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 no i to powinno tutaj już funkcjonować. Pięknie i ładnie, mam tylko nadzieję, że teraz... Tutaj produkcja, ten dostarczenie materiałów i tak dalej, że to wszystko będzie działało. Tu widzę, że tutaj mógłbym troszeczkę wzmocnić tą linię jedną. To się robi w bardzo prosty sposób. Można to zrobić tak i tak. I tutaj sobie pacniemy balanser. No i teraz obydwie linie będą, chociaż tutaj jeszcze obok balansera, możemy zrobić taki balanser w tym stopniu. I tutaj już będziemy mieli dostarczone w 100%. Tu też widzę, że te koła zębate też sobie pięknie, ładnie radzą. Tu wszystko się ładnie, pięknie produkuje. Tu się tutaj pięknie wszystko ładnie produkuje. No i mamy tutaj także wszystkie 7 fabryk funkcjonują. I o to chodziło. O to chodziło. Mamy już czarne badania. Więc pasowałoby może jakąś technologię na czarne badanie sobie uaktualnić. Tylko to możemy zrobić sobie w ten sposób. Możemy sobie to pasnąć tak. No i teraz zastanowić się, co nam jest potrzebne. Nie wiem. Nie wiem, ale tym będę się już zajmować. Myślę, że w następnym albo gdzieś między odcinkami. Miotacze ognia. Brzmi jak plan. Może te wieże snajperskie, bo to jest naprawdę przyjemna rzecz. No ale dobra. Ja sobie tu już będę się bawić z tym dalej. A póki co to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę. I zapraszam was na następny materiał. Na razie. I cześć.